Na samym początku taktu 11 zaczyna się dokładnie tym samym, co sam początek tego utworu. Mamy nuty na tych samych wysokościach, również pochody szesnastkowe, ale tym razem mamy dynamikę mezzo forte zamiast forte, czyli nieco ciszej. Teraz jest pierwsza zmiana, cis zamiast c. W takcie 13 przenosimy się do trzeciej pozycji i stawiamy pierwszy palec na dwóch strunach, A i E. Raz, dwa, trzy. I teraz tryle. Trzecia pozycja, drugi palec i trylujemy trzecim. Dobrze. Następnie takty 16 przynoszą nam kolejną sekwencję. Dwie ósemki, ósemka z kropką i szesnastka. Ponieważ ta szesnastka w tym dosyć szybkim tempie będzie króciutka, więc dobrze jest myśleć o niej w kategoriach następnego taktu, czyli jakby przyłączamy ją w myślach do pierwszej nuty w następnym takcie. Czyli nie tak, tylko i myślę już następnym taktem. Teraz tak, stawiam drugi i pierwszy palec od razu razem w takcie 17 pod koniec. Jeszcze raz pokażę Wam, takt 16. Teraz drugi i pierwszy palec razem w drugiej pozycji. Pierwszy palec jest na dwóch strunach. I znowu pierwszy palec na dwóch strunach. Dobrze. I teraz jesteśmy w takcie 20. Tutaj mamy taką sporą zmianę nastroju oraz duże diminuendo. A to wszystko dlatego, że zmieniamy nieco charakter tego utworu na bardziej liryczny i taki rozmarzony, ale o tym za chwilę w takcie 21. Najpierw jeszcze tak 20. Mamy B, czyli trzeci palec nisko w trzeciej pozycji. Przenosimy się do pierwszej pozycji przez pustą strunę. Duże diminuendo i zdecydowana zmiana nastroju.